Dzień dobry kochani, witam was w najnowszym filmie. Dzisiaj jesteśmy w sklepie Target. Na pewno znacie ten sklep. I robimy wielkie zakupy self-care. I chcę znaleźć rzeczy, których u nas nie ma w Polsce. Nie wiem, zobaczymy co tutaj jest. Na pewno chcę właśnie z Tree Hut. To jest taki scrub. I zaraz powącham i zobaczę, który chcę. Może Rose? Biorę. Tutaj mamy jakieś takie płatki fajnym wzorem. Te są cute i one są wielokrotnego użytku. Te antyperspiranty są bardzo popularne i tutaj są takie malutkie, więc chyba wezmę sobie takie malutki do torebki. I mamy jeszcze kokonat i wanila. Te maski są też bardzo popularne i one są właśnie takie żelowe. Zbiorę dwie takie. Dobra, testujmy jeszcze to, witamina C. O, wsadziłam to w twarz. Też ładna, ale nie wiem, ja kocham zapach taki różany. Nie no, ale ten Peach Davis, ale ja chcę chyba ten różany. Tych produktów Native bardzo chciałam spróbować i właśnie wzięłam takie mini dezodoranty, ale chciałabym takie jeszcze w normalnym rozmiarze. Nie wiem, no to też bym wzięła, ale to jest ogromne. Szkoda mi miejsca w bagażu na to. EOS podobno jest wycofany w Polsce, tak słyszałam, więc wezmę sobie shaving cream. Dobra, udało się znaleźć. I teraz tak, który? Różowy? Po prostu. A, vanilla i kaktus. Grapefruit i bergamotka, to może być ładne. Albo może eukaliptus i mięta. Nie wiem, powąchaj. Nie, spoko, mega ładnie, patrz. Ale który? Ten, vanilla. O, ładny. Ładny, mega ładny. Dobra, to biorę. Co to jest? Sugar cookie. To jest dezodorantowy blok chyba. Ładne. I jeszcze mamy candy cane. O ja, to pachnie jak ta laska taka świąteczna. No, faktycznie. Nie no dobra, ale nie biorę. Nie potrzebuję aż tylu dezodorantów. Nie po co się aż tak. To jeszcze chciałam wziąć, bo też słyszałam bardzo dobre opinie. To opakowanie jest tak piękne. Nie wiem, w ogóle tutaj mają takie ładne opakowanie wszystkiego. Boże! Ja bym tak nie chciała. Słodkie, a co to jest? Mega. Lotion. Body lotion, no. Tutaj mają w ogóle pełno miniaturek wszystkiego. CeraVe, taka miniaturka do podróżowania, super. Albo Cetaphil. Dobra, mamy powrót do przeszłości. Kto nigdy nie marzył o tym? Miałyśmy, no. Miałyśmy EOSy. A co, wycofali sobie? Właśnie, ja słyszałam, że one zostały wycofane, że ta marka w ogóle została wycofana w Polsce, ale nie mam pojęcia dlaczego. No trudno. Jesteśmy teraz na jakiejś sekcji healthcare. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Czy jest coś ciekawego? Może taki kolagen? Nie, dobra, mam ograniczone miejsce w bagażu. Kolejne zakupy w Sephorze. Zobaczymy, co mają tutaj w Sephorze, czego my nie mamy. Chciałam na pewno to różowe serum z The Ordinary, więc wezmę od razu tutaj. I właśnie polowałam na to, więc tutaj na pewno wezmę kilka rzeczy. Na pewno biorę ten tonik, na 1000% biorę. O, tam giełka, też słyszałam o niej, że jest zajebista, więc biorę. Dobra, robimy zakupowy. Kupiłam dużo rzeczy, przyznaję się. To są rzeczy, których nie ma w Polsce, albo które są bardzo ciężko dostępne w Polsce, więc stwierdziłam, że jak już jadę, to kupię od razu wszystko. Usprawiedliwam się po prostu. Dobra, więc idziemy po kolei. Tutaj pani mnie troszkę sprzedała. No troszkę tak. Dałam się namówić, ale znam tą markę, Peach & Lily. Lila nie jest efektywna. I to jest serum, który daje efekt glass skin i chcemy tego bardzo. O. I testowałam sobie to w Sephorze to chyba w piątek? Nie. Nie, w tym Ulcie. W Ulcie. I testowałam sobie to i naprawdę wyglądało bardzo ładnie, więc wzięłam. Wzięłam Touchland, to jest dezynfekcji rąk. Ale ładnie pachnie, właśnie to nie pachnie takim alkoholem i nie masz takiego uczucia na dłoniach, no. Nie napisz tego uczucia. Fajne. Dobra, wzięłam sobie pomadkę. Takie popularne one są chyba, nie? Tak, ale właśnie chyba ich nie ma w Polsce. Nie, też mi się nie wydaje. Ale widziałam taki trend, że ludzie sobie, widziałaś to, że smarowali sobie tym tutaj pod oczami. Nie, nie widziałam. I że to w ogóle działało jak jakiś taki, jak jakaś niedozwolona substancja i normalnie czuję się jak na fazie. Co? Serio? Tak, ale po prostu na fazie. Ja nie chcę tego robić, ale. Kolejna rzecz, to widzieliście, kupiłam shaving cream marki EOS. Znalazłam suplementy Lemmy i to są suplementy Kourtney Kardashian, więc stwierdziłam, że sobie przetestuję tak naprawdę, bo nigdy nie przetestowałam. Są żelki, ale takie bardzo ładne opakowanie tak są. Nie do ssania, no jak są żelki. No patrz, no jak nie? Połykasz coś takiego? Gryziesz. A gryziesz! No, no, no. No tak, no tak, no w sumie tak, jak żelka.
znalazłam w Targecie Scrap Mami. Nie wiem, może ktoś to kojarzy z TikToka, takiego cleaning TikToka. To było viralem jakiś czas temu. Tak. Dwa miesiące temu. Bardzo to chciałam. Więc mamy to. Wzięłam kultowe maseczki Loops. Trzy różowe i dwie zielone. Ty? Różowa maseczka Dr. Jart. Bo u nas jest ciężko dostępna różowa. Ale ogólnie są dostępne w Polsce one. Ogólnie tak, ale różowa nie jest stacjonarnie dostępna. To wam pokazywałam, czyli Tree Hut i to jest Sugar Scrub. Też różowe, jakbyście się zastanawiali. Balsam do ciała. Też różowy. Kupiłam sobie te Starface'y i to są takie kultowe właśnie te gwiazdeczki na jakieś niedoskonałości i wydaje mi się, że właśnie oni rozpoczęli chyba tak, gwiazdeczki. Dezodoranty z tego Native. I wziąłam dwa takie mini. I one są po prostu tak małe i to będzie zajebiste po prostu do torebki, do kosmetyczki albo nie wiem, na lot teraz, no właśnie. I jeden kupiłam duży, bo czytałam naprawdę dużo dobrych opinii. W Sephora kupiłam taki spray. To jest jakiejś znanej osoby marka, nie pamiętam kogo, jeżeli wiecie, to możecie mi dać znać. Kurde, no nie pamiętam tej osoby, ale tutaj mamy taki spray, który czyni makijaż wodoodpornym, więc popsikam sobie któryś dzień, przetestujemy to i wsadzę po prostu aż pod prysznic. Zobaczymy, czy to działa, czy będzie wodoodporne. Tutaj kupiłam takie naklejki z retinolem, które mają takie mikroigły sobie, więc to jest też bardzo ciekawe do przetestowania. Widziałam to gdzieś na TikToku, wydaje mi się. Nie wiem, ciekawe, że tutaj mikroigły i to naprawdę podobno tak czuć te igły. Ja nawet nie chciałabym tego robić. Kupiłam taką mini wazelinkę. Tylko dlatego, że jest mini i różowa. Przestań mi dołować. Dwie rzeczy z The Ordinary. Kupiłam to różowe serum, dlatego, że po prostu je tutaj zobaczyłam, wiem, że mamy je w Polsce. I kupiłam niacinamid, bo skończył się żabie i po prostu mówił, żebym mu kupiła. Teraz tak, z tej marki może ją kojarzycie. Tower 28. To jest spray SOS. No, to jest taka mgiełka, którą nakładacie sobie po prostu, psikacie na twarz. I ona tak nawilża i tak łagodzi. Czemu jestem to serum? Zobaczyłam markę Tatcha i te produkty są strasznie drogie, ale stwierdziłam, że kupię po prostu tutaj. Na początku kupiłam takie miniaturki, próbki w Singapurze, jak byliśmy, bo no po prostu te produkty są ciężko dostępne. I bardzo mi się sprawdziły fajnie i skończyłam właśnie ten krem, więc kupiłam sobie taką dużą wersję. I tutaj w ogóle jest taka szpatułka, no, używasz sobie tego. Fajna to jest. No jakby widać, że to jest po prostu drogie, no widać. No. Ekskluzywne, no nie będę ukrywać. Dobra, nawet nie otwieram tego. I z tej samej marki Tatcha jeszcze kupiłam taką mgiełkę. To jest taka mgiełka Tatchy i ona też daje taki efekt nawilżonej cery i to jest under albo over makeup. Czyli to nie ma znaczenia, czy to jest na makijaż, czy pod makijaż. Ale czasami czuć, ładnie pachnie. No, bo tak ładnie. Ale chciałam powiedzieć, że czasami czuć po tych atomizerach, które są lepsze, a które nie, bo on mi daje taką mgiełkę, nie ma kropel. A czasem są takie krople i tak ci, wiesz, dostajesz kroplą w oko. I teraz mam atak. Kupiłam jeszcze korektor z Kosas. To też jest znana marka. I kupiłam jeszcze kilka rzeczy z Glow Recipe. I tutaj jest na przykład ten tonik. Mega viralowy. Taka właśnie chyba jest najpopularniejsza rzecz w ogóle, nie? Używa tego. To i, no, i to serum właśnie to jeszcze serum takie. Jeszcze, no. Wygląda tak, wsadzę to tutaj, bo to jest szklane. Oj, tutaj mamy kolejną mgiełkę. O, tu jest mega dużo mgiełek. Ale ja kocham mgiełki, ja tego cały czas używam. Serio? Ja w ogóle. Czasem jak mi się nie chce toniku nałożyć, to po prostu dlatego psikam mgiełką. Ale tylko jak mi się nie chce, po prostu toniku. Tutaj mamy serum z peptydami. To jest to truskawkowe? Przeciwstarzeniu. Nie, to jest, a, to jest Grant. Trusko. I to jest truskawkowe i to jest... to są... No mówiłaś mi to właśnie, ale to jest... To jest primer po prostu, tak, i on... To jest primer wygładzający pod make-up. Albo nawet nie trzeba używać make-upu do tego. A i tutaj to samą miniaturkę. Z tej firmy to mówiłaś, że jest też dobra. O, eye cream. First Aid Beauty. To już wszystko? Dużo tego było. Taki mini. Będziemy wszystko testować w Polsce. Z kolejne 5 lat. Nie, no, zwariowałaś chyba. Po prostu kocham testować kosmetyki. Ja bym chciała, tak, żeby tak było, że kupujesz kosmetyk i on jest już dla ciebie dobry. Bo mnie testowanie strasznie irytuje. Ja kocham testowanie. No nie, to jest bez sensu, bo co jak ci się okaże, że nie wiem. No to daję komuś słaby wtedy. No w sumie dać. Jakieś inne sobie testuję, no. No wiem, chociaż nie miałam jeszcze tak, że jakoś trafiłam źle i po prostu nie wiem, wyrzuciłam czy oddałam komuś, ale tak nie się zastanawiam, co by tak, jakbym kupiła sobie zajebisty produkt, to jakby co by było, gdybym trafiła na jakiś mega zły. A nie trafiłaś nigdy na mega zły? Ja trafiłam nieraz na jakieś takie... Może nie na takie mega złe, co mi tak zepsuły cerę, ale na takie, co mi na przykład nic nie pomagały, więc po prostu przestałam ich używać. Okej. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Widzimy się niedługo. Pa!